Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku. Poeta, dramatopisarz, najwybitniejszy twórca polskiego pisarstwa. Dzieciństwo spędził w drobnoszlacheckim dworku w Zaosiu. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Zakochał się w siostrze przyjaciela, Maryli Wereszczakównie. Niestety, wyszła za mąż za kogoś innego. Później władze cesarskie osądziły Mickiewicza za uczestnictwo w Towarzystwie Filomatów. Został zesłany w głąb Rosji, gdzie zwiedził Petersburg i Odessę. Następnie opuścił Rosję i zaczął swój podbój Europy. Przybył do Niemiec, Szwajcarii, do Italii i na Sycylię. W 1831 roku dotarł do Wielkopolski, a na resztę swojego życia osiadł w Paryżu. W 1832 roku wykładał literaturę w Lozannie i Paryżu oraz pracował w bibliotece. Jednak bardzo, ale to bardzo, tęsknił za swoją ojczyzną. Zorganizował Legion Polski w Normandii. Towarzyszył przy tworzeniu wojska w czasie wojny Anglii, Francji i Turcji przeciw Rosji. Zmarł z powodu cholery lub poprzez otrucie. Najsławniejsze utwory to między innymi Dziady, Pan Tadeusz, Grażyna czy Sonety Krymskie.